Dzień dobry, kochani. Witam Was po dosyć długiej przerwie, bo biorąc pod uwagę moją poprzednią aktywność, ponadtygodniowa przerwa, no to dosyć spora przerwa. No i dziś wracam do Was z tak miłym filmikiem, miłym przede wszystkim dla mnie. Nie mam jak zwykle w takich sytuacjach słów, które mogłyby wyrazić moją wdzięczność i radość za to, co otrzymałam, bo za chwilę zobaczycie przesyłkę perfumową od mojej widzki Moniki. I Monikę myślę, że wszyscy doskonale znają. W tym perfumowym, YouTube'owym świecie bardzo często pojawia się w komentarzach. Ja mogę dodać, że na moim kanale jest to widz, członek, że tak powiem, który najczęściej komentuje moje filmiki. Także Monika daje radę zawsze i wszędzie. No i uraczyła mnie taką przesyłką, że jak zwykle, w ogóle zacznę od tego, że jak zwykle się nie spodziewałam, zostałam wpuszczona w maliny, bo Monika napisała mi, że ma dla mnie odlewkę Idol Lancome Nectar, czy tam Lancome Idol Nectar. No oczywiście się zgodziłam, no bo uwielbiam ten zapach, bardzo chciałabym go mieć. A to, co ja otrzymałam, słuchajcie, w pełnowymiarowych flakonikach, i jakie próbki, jakie odlewki, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zbieram szczękę z podłogi, oglądam te perfumy wczoraj kilka razy, po prostu przyglądałam się nim, nie mogłam już się powstrzymać. Oczywiście dziś będzie bez jakichś nut zapachowych, bez jakiejś mojej recenzji, spostrzeżeń, no bo ja je dopiero mam po raz pierwszy w swoim życiu w rękach, po raz pierwszy w życiu nawet czuję jakieś zapachy. No i myślę, że Wam się spodoba, więc teraz proponuję zmienić kadr i będę pokazywać Wam po prostu te zapachy. Jeszcze raz dziękuję Ci, Monika, za wszystko, co robisz. Ja wysłałam Tobie bardzo skromną paczuszkę z takimi próbeczkami moich zapachów i biorąc pod uwagę to, co Ty mi dałaś, a co ja dam Tobie, to, że tak powiem, nie mam startu, ale mam nadzieję, że się odwdzięczę tutaj jakimiś recenzjami, jakimiś opiniami, czymś innym niż tylko samymi zapachami. No to co? Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, zaczynam z grubej rury, bo od Chanel Coco Mademoiselle Eau de Toilette. To chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Jeśli powiem, że jestem zachwycona. Ja nawet, słuchajcie, nie marzyłam, że ja kiedykolwiek będę je mieć. No po prostu wiedziałam, że one są, że są cenione, uznawane, ale w życiu nie sądziłam, że tyle mi się trafi. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa. Następnie Karl Lagerfeld Fleur de Peachel czy Peach. Bardzo fajny, delikatny zapach. Trochę już się nim psiknęłam wczoraj. I no, jest on super na wiosnę, lato. Dodaje takiego odświeżenia. Fajna buteleczka. Co by tu więcej powiedzieć? Wiem, co Wam więcej powiem. Ja chciałam kupić sobie ten zapach, tylko że był niedostępny w wielu perfumeriach, ale jak widać, flakonik znalazł właściciela sam. Bardzo się cieszę, że go mam i z pewnością będę używać właśnie tak na co dzień. Następny zapach to Avon Premier Luxe. Tu jest napisane. Często patrzyłam w katalogu właśnie na ten zapach i już mi się on podoba z takiego samego wąchania. Myślę, że na skórze też będzie się dobrze układał. Jak dobrze wiecie, ja jestem Avonowska dziewczyna. Więc tym bardziej się cieszę, no i pojemność jest dosyć duża i też pięknie wygląda ten flakonik. Elizabeth Arden White Tea Eau de Parfum. Słuchajcie, bardzo podoba mi się to opakowanie. Jest takie eleganckie, minimalistyczne, trochę też jesienne, ale trochę też takie luksusowe. Mega, mega, a zapach kojarzę i fajnie będzie uzupełnić swoją kolekcję właśnie o ten zapach, więc jeszcze raz dziękuję. No i proszę teraz zbierać szczękę z podłogi. Jak to zobaczyłam, to po prostu aż nie wiedziałam, czy to są jakieś żarty, ukryta kamera, czy co tu się w ogóle dzieje. Czyli Paco Rabanne Olympia. No to jest praktycznie cała buteleczka. Zapach jest przecudny, przepiękny.
W ogóle ten design, no wow, wow, wow. Uważam, że właśnie na jesień, zimę, no to ten zapach jest po prostu cudem. Bardzo się cieszę, że go mam, naprawdę. No chyba nie muszę Was przekonywać, że jestem przeszczęśliwa. Następnie poem Lancôme. Ile ja się na ten temat naczytałam i nasłuchałam. Zapach cieszący się ogromnym uznaniem i tak naprawdę większość osób w takim przedziale wiekowym 45 miało ten zapach, albo znało ten zapach, albo wspomina o tym zapachu. Jest on na pewno ciepły, otulający i taki bogaty. Myślę, że się z nim polubię, a jeśli nie, to moja mama czeka w kolejce i bardzo podoba mi się ten flakonik. Bardzo, on jest taki trochę futurystyczny jakby, ale no po prostu nie jest taki nudny. Nie wiem, jak mam to do końca opisać. Przepiękny kolor płynu. Będziemy testować razem z mamą. Czy to się dzieje naprawdę? Czy to się dzieje naprawdę? Jak ja to zobaczyłam, to mówię, po prostu, no nawet nie mam słów, słuchajcie, zatyka mnie zawsze, widząc, ile dostaję od Was dobra, a ten flakonik to jest w ogóle jakieś, nie wiem, obserwacja wszechświata, nie wiem, jak mam to opowiedzieć. Słuchajcie, byłam ostatnio urodziny i przeszłam obok swojej szwagierki, ona mówi, słuchaj, ale nie pachniesz, czy to te gwiazdki? Ja mówię, nie, to akurat Elizabeth Arden była. Ona, aha, bo myślałam, że te gwiazdki. I ja tak zaczęłam sobie myśleć, a może bym kiedyś spróbowała tego Angela? No i proszę bardzo, następnego dnia otwieram przesyłkę, czeka na mnie cały, słuchajcie, flakonik. Angel, Thierry Mugler, jestem tak szczęśliwa, że po prostu nie mam słów. Tutaj pewnie będziecie ciekawi, jaki to jest rok produkcji. Na pewno to jest napisane Eau de Parfum, ale rok produkcji to chyba już nie na mój wzrok. Bym musiała jakoś bliżej się przyjrzeć. Wygląda tak i jestem niezwykle ciekawa, czy się tym razem z nim polubię, czy nie. I gdyby tego wszystkiego było za mało, to jeszcze mam Chloe Nomad. I słuchajcie, jak ja fanką tego zapachu raczej nie byłam, bo zazwyczaj używałam ten zapach z próbek, czy też w trakcie takiego testowania w perfumerii, czy też wąchania samego flakonika, tak teraz ten zapach po prostu mnie totalnie w sobie rozkochał. Czuję taką uniwersalność, elegancję, klasę. No, jest to coś cudownego. Jest jeszcze sporo na dnie i nie mogę się doczekać, aż go na siebie założę. I wydaje mi się, że też będą tutaj dobre parametry i super trwałość. I to jest Eau de Parfum. Następnie mam kilka miniaturek. To jest Lancôme Idol, tylko nie wiem, czy podstawowe, czy jakieś inne, ale wydaje mi się, że tak. Tutaj mam L'Occitane, ale niestety nie wiem, co tam jest dalej za nazwa. I tu mam słynny Estée Lauder Bronze Goddess. Używałam troszeczkę tego zapachu na siebie wczoraj i bardzo mi się podobał. Mimo, że no, nazwa wskazuje na taką plażę i słońce, to też jesienią w takich niskich temperaturach był bardzo fajny i otulający. Więc cieszę się, że mogę spróbować. Przechodzimy do sporych odlewek, czyli My Way Intense. Znam i bardzo lubię, cieszę się, że będę mogła sobie teraz testować bardziej globalnie. Teraz jest Idol Nectar, wspomniany już, od którego to wszystko się zaczęło. Następnie dosyć spora odlewka, Trésor à la Nuit Intense, chyba tak. La Nuit Intense, Trésor la Nuit Intense, Lancôme, no. Chyba tak. Mam nadzieję, że nikt nie dostał zawału, jak to czytałam. I przejdziemy teraz do innego kadru, żeby wygodnie mi było, aby Wam pokazać inne próbki. Ten kadr jest trochę mroczny. Jesteśmy, słuchajcie, na dywanie i odbija się okno w tle, jakby ktoś się bał. I zaczynamy od tak zwanej Izia Sisley. Monika pisała mi w swoim liściku, że jest to zapach dla niej bardzo ważny, więc cieszę się, że będę mogła sprawdzić. Następnie My Barbary Blush. Też jestem ciekawa, też dużo słyszałam ciekawych opinii na jego temat.
Następnie dosyć duża taka odlewka, Angel Nova Eau de Toilette. Jestem bardzo ciekawa, bo mam Angel Nova w takiej mniejszej próbeczce i bardzo mi się podoba i jestem ciekawa, jak to będzie w takim bardziej globalnym testowaniu. Też Angel, ale Eau de Toilette z 2019 roku. Czyli podejrzewam, że różni się od tej gwiazdki pełnowymiarowej, którą mam. Następnie zapach, który też chciałam sprawdzić, czyli Alive, Hugo Boss, Intense. Dużo kobiet mówiło, że jest to świetny zapach. Teraz uwaga, Chanel, Coco Noir. No, moi drodzy i moje drogie, będzie grubo, będzie testowane. Shiseido, Murasaki, Eau de Parfum, Ginza. Też jestem bardzo ciekawa. Nie podobał mi się tamten kadr i mam wrażenie, że bardzo mało było widać. Następnie mamy Bulgari Rose Rose, Gucci Flora, też mnie bardzo interesuje. Dużo słyszałam pozytywnych opinii. Następnie Estée Lauder Blushing Sands. Jestem bardzo ciekawa. Myślę, że będzie fajny. Zapowiada się na taki elegancki, dzienny zapach. Zapach obdarzony przez Monikę też sporym sentymentem. Zapach, który miała na swoim ślubie. I też wiele osób pisało mi o tym zapachu. Praktycznie pod każdym filmikiem jest wspomniane o nim. No jestem ciekawa, czy tym razem go zaakceptuję, bo zazwyczaj miałam z nim taką dziwną relację. Trochę mnie drażnił, w szczególności w otwarciu. Tu taka ciekawostka, Boho Boko, Red Wine Brown Sugar Parfum, oczywiście Boho Boko, polska firma, jestem ciekawa. Marc Jacobs Daisy Also Intense Eau de Parfum. Już jak otworzyłam delikatnie, to poczułam taką świeżość. Angel Muse Eau de Toilette. Jestem ciekawa, bo podejrzewam, że ten zapach, o ile się nie mylę, jest już wycofywany albo trudno dostępny, ale też wiem, że zdobył serca wielu youtuberek, m.in. perfumy Erato, więc cieszę się, że będę mogła sprawdzić. Bardzo się cieszę, że to mam, czyli Hypnose Lancome. Pamiętam, że kiedy był hype na ten zapach, to byłam gdzieś w podstawówce. Więc jestem ciekawa, czy teraz będzie mi się podobał, czy nie. No i piękny taki fiołkowy płyn. Ariana Grande Cloud Eau de Parfum. Znam i jestem w miarę w dobrej relacji z tym zapachem. Elisab Girl of Now Lovely Eau de Parfum. Kiedyś pamiętam, testowałam sobie w perfumerii i się zakochałam w tym zapachu, bo był przepiękny i jest też wciąż. Słuchajcie, bardzo podobny zapach możecie dostać w Zarze. On się nazywa, żeby Was nie skłamać, Go Fruity bodajże. I naprawdę jest piękny. Na sam koniec maski Rose. Tylko jaka to jest firma? Oto jest pytanie. Niestety nie wiem. No, okulary założone, żeby rozczytać się w tych wszystkich nazwach. Jeszcze raz Ci, Moniko, dziękuję. No i cóż, zapowiadam chyba nową serię na moim kanale, która będzie nazywać się Testowanie zapachów od widzek. Na ten moment udało mi się już wypróbować bardzo dużo próbek, które dostałam od Oli. Z tego co wiem, to kolejna paczka od Oli do mnie nadciąga. No naprawdę, słuchajcie, nie powiem, że nie korzystam z tego, bo w każdej chwili mogłabym powiedzieć nie, słuchajcie, nie, dziękuję, nie wysyłajcie mi tego. Ale jest to tak niezwykle miłe, że ktoś chce się z Tobą tym podzielić. No i nie okłamujmy się, że jest to też dla mnie możliwość, żeby nagrywać więcej dla Was filmików, żeby ta tematyka była bardziej zróżnicowana, bo ja ze swoimi Avonowskimi w głównej mierze zapachami, no... Jest mi chwilami ciężko, wiecie, zrobić jakieś takie zestawienie zapachów nas, zapachy, które jakieś tam są. Zazwyczaj to wszystko jest takie już powtarzalne, więc dzięki Wam mam materiał do pracy i też
Jestem bardzo ciekawa, co Wy byście chcieli zobaczyć dalej, jaka tematyka Was interesuje, jakiego typu filmiki chcielibyście obejrzeć, bo ja obserwuję różne kanały perfumowe, staram się też coś z nich wynieść, zainspirować się czymś, ale mam wrażenie, że już tak zmierzam do takiego przesycenia się tą tematyką. Jest mi trudno nawet wpaść na pomysł, co Wy byście chcieli jeszcze zobaczyć. Więc jeśli macie jakieś propozycje, to serdecznie Was zapraszam do napisania ich w komentarzu, a ja tymczasem żegnam się z Wami, lecę do mojej córki, która ma teraz drzemkę, słuchajcie, i dlatego tak mówię trochę ciszej. Ale jeszcze najpierw zrobię sobie porządeczek w tych wszystkich perfumikach, poustawiam sobie na tackach, porządkuję półeczki, no po prostu będę się tym wszystkim cieszyć i tak relaksować, bo mnie to jak gdyby przenosi do zupełnie innego wymiaru. Jeszcze raz dzięki i papa, do następnego.